Siemaneczko, ja jestem OntworFan, witam w kolejnym odcinku z gry GTA 4. W ostatnim odcinku sporo się podziało, bo znaleźliśmy naszego starego kumpla z, nie wiem, x lat czasów wstecz, w sensie Nikoś znalazł swojego kumpla z jeszcze za czasów przemytu niewolników, do tego wydymał nas Dimitri, spalili nam dom, spalili siedzibę taksówek Romana, więc zaczynamy w Nowym Mieście, jedziemy, pierwsza misja w Nowym Mieście. Escuela na ulicach? Nie wiem, czy dobrze to czytam. Czyli mamy nowe znajomości, nowe miasto. Yes, good, good, perfect, cool, cool, cool. So how do I look, man? You look good. Do I look gay? No, not at all. It's a very manly kind of dance. Okay, so here we go then. Yeah. See, it's the streets, man. But people gotta understand the struggles. For real, you know what I'm saying? They gotta understand the struggles. Yeah. Oh, hey, Nico. This is my boyfriend's cousin. The guy I was telling you about, Nico. How's my Roman doing it? A guy who just lost his home and his business, who now has a price on his head, pretty good. I love his optimism. So Nico, this is Manny. We grew up together. Hey, yeah. What's up, man? Streets, man. Alright. This is all the guy I told you about who beat up all those thugs in Broca. Yeah, great. Listen, Mallory, would you give us a little space, please? All right. Okay, yeah, great. So you know, streets take no prisoners, right? But you know, kids need hope. You know what I'm saying? Not really. Yeah, well, you know, sometimes you gotta break some omelets to make some eggs, you know what I'm saying? Okay, and yeah, well, you know, we gotta clean up some eggs, brother. We're gonna clean them up, you know? Yeah, right here. Turn around, man, right here. Here, Manny Escuela is rapping with a street accomplice about cleaning up the streets of Boan. Yeah, turn that off. These street wait, criminals are trying to reform their neighborhood. Wait. Hey, please, hey, hold on a second. Doing? Hey, what? Manny! Sorry. Nico chyba faktycznie nie lubi się pucować. We gotta get some of these dealers off the streets, man, you know? And I want them to know it was me, man. Fine, just don't point the camera at me when you're doing it. Well, it's my testimony, man. Look, brother, will you help, please? I got money. In which case you've got help. Good, all right. Krótko zwięźle i na temat. Masz kasę? Mam, no to ci pomogę. Alright, okay, well listen, look, here's what we're gonna do. We're gonna get all these dealers up the streets and we're gonna kick their ass and they're gonna know it was me. To tak było mówić od razu, że trzeba skopać kilku dealerów, a nie człowieku, że ty kamerujesz mnie tutaj przed taką akcją. Przecież będą mieli potem czarno na białym, że to właśnie Niko zrobił, nie? Znajdź jakiś pojazd, a może być radiowóz? No to dobra, mamy radiowóz i jedziemy kurwa dokopać dealerom. Czy uda mi się tędy przejechać do tych dealerów? Widzę, że trasę już mi tutaj nową wyznaczyło, więc się chyba uda. Muszę się nauczyć korzystać z tego ręcznego jeszcze tutaj jak jeżdżę, bo na samych strzałkach to się nie da wyhamować ani nic. Wow, jeszcze bym uderzył w radiowóz. Dobra, wbijamy się w miasto i robimy znowu rozpierdol. Ledwo przyszliśmy do nowego miasta, a tutaj już nam każą zabijać jakichś dealerów. Dobra. I co? Tutaj już jakiś Escobar na bujance się Chevroletem buja. No nie pozwól, żeby dowiedział się, że jest śledzony. No to chyba na tym polega śledzenie, nie? Żeby się ktoś nie dowiedział, że go śledzimy. Chociaż mogę się mylić. Jedziemy powolutku za nim. Mam nadzieję, że nie będę musiał za nim daleko jechać. Tutaj jeszcze sobie zjadę troszeczkę na bok, żeby w razie czego przepuszczać te auta, które chcą tam jechać. On się w kogoś wypierdolił od razu. Ty, Escobar, nie wystrzeliło cię za bardzo? Dobra, gdzie ty będziesz miał ten gang swoich pijawek? Strasznie to GTA się zrobiło jakieś takie szaro-burę. Takie nijakie bez kolorów, nie? Co to zbiera się na burze, czy co, że tak szaro-buro się zrobiło?
O, widzicie, te auta sobie tam na spokojnie podjadą. Żeby nie było, że jadę bezpośrednio za nim, to sobie troszeczkę... O, ty cwaniaku. On jeździ jak jakiś debil. W sumie jak ja. Dobra. No wierzę ci, że jesteś czysty, mordeczko. Wierzę na słowo, wiesz? Nie musisz się tam pucować za bardzo. Niko Bellic, prawo ulicy. Brzmi ciekawie. O kurwa, on jedzie strasznie jakoś przepisowo, nieprzepisowo. Tu o coś zapierdoli, tutaj sobie jedzie dalej. Czekaj, przesunę ci się, niech to autko sobie przejedzie. Kochasz ludzi, kochasz ulicę. Dobra, zrozumiałem. Jesteś jeszcze do tego czysty. Wszystko gitara? Byczku, nie musisz mi się tak pucować. Wiem, że się pewnie obsrałeś, bo pierwszy raz w życiu zobaczyłeś gangstera, ty kurde rapiszonie uliczny. Ale no cóż, tak to zazwyczaj bywa. Gdzie ty jedziesz? Gdzie ty mnie prowadzisz? Mamy przy okazji oprowadzonko po Nowym Mieście. Chyba tylko w sumie o to chodziło, żeby nas oprowadzić po Nowym Mieście. To sobie tutaj zrobili taką misję. Fajnie by było, jakbyśmy już dotarli na miejsce, bo nigdy nie lubię takich misji, gdzie się trzeba czaić jak szpok na jebanie. Wolę sobie od razu, wiesz, wejść do akcji i tak dalej, a nie się czaić, jechać za nim, śledzić kogoś, kurwa, ten jeszcze o coś uderza. Nie podoba mi się coś takiego. Tutaj jeszcze trzeba stać za każdym razem na czerwonym świetle. O Boże, o Boże. Mam tylko nadzieję, że on faktycznie będzie gdzieś tutaj blisko miał tą swoją siedzibę i nie będę musiał się za nim wlec po całym mieście. I... No on jedzie jak debil. No nie wierzę. To jest taka... Jedna z takich misji, które uczą cierpliwości człowieka. Bo trzeba, widzisz, się powolutku skradać za nim i skradać, a w gruncie rzeczy gówno z tego. Gdzie ty masz tą swoją siedzibę tych dealerków? Zatrzymy się jak prawilniak na czerwonym świetle przed pasami. Bo on, widzę, że też dalej stoi. Dobra, mam zielone światło, to sobie podjadę. On pewnie też zaraz będzie miał zielone światło. Dokąd ty mnie prowadzisz? I o, znowu o kogoś przypierdolił. Cyk. Taka zabawa w ciuciu babkę, bym powiedział, póki co. A kiedy w końcu się coś... I znowu przypierdolił. Ej, naprawdę. To jest aż dziwne. I znowu u niego przypierdolił. Zaparkujmy za nim, co? Bo się zatrzymuje. No dobra, zatrzymaliśmy się za nim. Żaden problem, mordeczko. Jeszcze fajniej by było, jakbym pod koniec mógł sobie wziąć jego auto. Bo ma takie fajne czarne. No wiedziałem, że obsrasz zbroję, nic się nie przejmuj. To po co ty w ogóle ze mną jechałeś, gościu? Skoro obsrałeś zbroję? I co? I uciekłeś? No dobra. Drzwi są zamknięte. Czyli co, muszę się od tyłu jakoś dostać do tego magazynu? Może tędy? Tutaj jest też zamknięte. Tędy? Tutaj też. Tutaj jest jakaś dróżka, widzę. Która mnie prowadzi kulturalnie do środka. Czy to będzie to? Chociaż nie wiem, czy to... No, wskoczysz na to? Chyba nie. Czyli kurwa, też nie tędy? A spróbujmy sobie górą? Nie, no to nie ma sensu. Chociaż w sumie, patrz, tutaj jest jakaś deska do przejścia.
Czyli co? Manny jeszcze do mnie napisał? Kiedy ulicy zamykają drzwi, zostają otwarte okna. No takżem czuł, mordeczko, że tu coś będzie. Tu jeszcze jakiś karabin leży? To weźmy sobie to. Tylko gdzie masz teraz otwarte okno? Nigdzie nie jest otwarte okno. Tu jest otwarte okno. Jak ja mogłem to przeoczyć? Dobra, wbijamy. Cyk. I czyścimy wszystkich. Cyk, cyk, cyk. Ty, ktoś tu jest za mną. Tego sobie tutaj zdejmijmy. Jeszcze zostało dwóch. To powinno jakoś łatwo przejść. Tam widzę, że jeden się czai. Dobra, jeden zdjęty. Jeszcze gdzieś tu jest jeden. Uda się w ten sposób? Uda się? No co jest? Myślałem, że to wybuchnie. Dobra. Pozbieram sobie z nich tylko jeszcze teraz amunicję. Mam nadzieję, że to mi nie wybuchnie, jak do tego podejdę. Dobra, amunicja pozbierana. Broni sobie nie chcę zamieniać, bo sobie dopiero co dostałem nową. Czy to jest otwarte? Okej, okay, mogłem sobie to otworzyć. Więc gitara. Could you walk out of there just one more time? We need to get the shot just right. Oh, yeah, yeah, that's a good idea. I can put my foot through your face if you like. I don't mind doing that again and again till I get it right. Easy, easy, Nico. Hey, they look good, huh? Od razu mówiłem, Nico się nie pucuje. You looked great. Great, yeah, let's do it. Okay, from the top? Yeah, right here. Wait, where are you going? More senseless death than the police aren't even here yet. Help has only one name on the streets of South Bowen. Ale ty typie w ogóle co ty robisz? Nagrywasz dowody na siebie? No nie, i zniknęło to auto, które chciałem sobie wziąć. Kurwa. Gościu nagrywa ewidentnie dowody na siebie. Nie wiem, czy to jest za bardzo... Nie wiem, czy to jest za bardzo mądre, żeby nagrywać na siebie dowody. Ale no cóż. Zależy, jaki kto jest mądry. Nie mam na razie żadnego auta, więc spróbuję sobie pobiegnąć w tamtą stronę. Daleko chyba do tego Maniego nie miałem. Jak to było się sprawdzało? O, patrz, Dimitri dzwoni. Nico Bellic. We did not find your body with the others in the warehouse. Mr. Bulgarin and I were very disappointed. I was loyal to you, Dimitri. Why did you turn on me? You think I could survive in a cesspit of a city like this by aligning myself with a bottom feeder like you? You who has so many enemies! You robbed Bulgarin, you killed Mikhail! You know no more of loyalty than I do! You know why I killed Faustin? It was not my choice! I will find you, Nico! I have burnt you and your cousin out of Hove Beach! I will smoke you out of any other hiding place you have in this city! No, do zobaczenia. Żebyś tylko, kurwa, nie był w szoku, jak się właśnie spotkamy już. Mordeczko, żebyś tylko nie był w szoku. Zaparkuję sobie tutaj motorek. I co? No i bez zbędnego gadania lecimy na kolejną misję. No bo co? Skoro mam tylko jedną misję w tym mieście, uliczne porządki. To nie będę się wracał przecież do pierwszego miasta, żeby u Bruce'ego robić teraz misję, nie? All I can say is I hope you'll continue to make the community a better place. Hey man, you know, for a cop, you ain't so bad, man. You know, give it up. The streets, man. Word, give it up. Hey, Officer McCree, this is Nico right here. This is my man Nico. Oh, good to meet you. I hear you're helping this guy with his vital work for our city. Oh, no, I'm just a tourist. Look, Manny, I gotta go. All right. Keep doing what No i to jest typowy, kurde, człowiek honoru. Kryje się za kamerami. Znaczy, nie kryje się za kamerami. To start working with the gatekeepers of the community to make things better. I mean, where I'm from, out here, man, police is a dirty word, man. Manny, I got things to do. You.
off. Yo, man. I was just getting my flow on, man. I ain't rapped for years. I was one of them cats who invented that shit, man. It went commercial. Yeah, like charity work. Shit, man. I'm the voice of the streets, man. Yo, if I'm gonna make some money, that's the way shit's gonna be. All right, I'm just saying. See, whatever, man. Fucking punk. Yo, listen, homeboy. I need you to do me a favor, man. Listen, man. I need you to help me out, man. I need you to get some bitches taken out, moved on, whatever. Because, yo, I promised Mr. McCready I was going to get this place cleaned up, and I will. Okay, how many? A bunch, man, a bunch. They're hanging out and making bad shit happen all over South Bohan, man. They're over on Windmill Street right now. All right. What did they do? Man, they disrespected the codes of the streets, man. The streets, man, they owe you, man. They owe you big time. As long as they pay. Dokładnie. Over here, man. I'm on you. Póki ulice płacą, to mogę ulice czyścić. Nie ma sprawy. Tylko ty mnie, troszeczkę mnie to dziwi, że co, że zakłócili kodeks ulicy, ale to ty, gościu, wiesz, pucujesz się teraz za kamerami i to jeszcze z psami, więc wiesz, nie wiem, kto tutaj bardziej zakłóca kodeks uliczny, nie? Ale co ja się tam mogę znać, hehehe. Dobra, ja jestem tylko zwykłym szaraczkiem, więc się nie znam, kto, jaki jest kodeks ulicy i kto go tam zakłóca. Wezmę sobie tylko właśnie broń moją. Już tak w razie czego. Pozbądź się członków. O kurwa. Tutaj widzę, że ktoś miał ewidentnie do mnie jakiś problem. Ten się tam chciał skitrać za śmieciami. Ale się mu nie udało. Dobra, ci tutaj zostali wyczyszczeni, został chyba jeszcze jeden, czy kolejna ekipa? Nie, oni jadą samochodem, próbują mi uciec, więc co, no muszę ich dorwać, oni tutaj jadą przede mną. Dostał w głowę na pewno, jeden wypadł z auta, drugi zaraz wypadnie, no i dobra. Tych panów udało się załatwić. Dostałem 1100 dolców za tą misjeczkę, więc w sumie nie ma co narzekać, nie? Jak za misję, gdzie musiałem kraść samochody, tyle dostawałem. A tutaj mam za zabójstwo tyle to. W sumie nie brzmi za sprzyjająco. Kurwa, muszę jakoś szybko uciekać tej policji, żeby ona mnie nie namierzyła, bo widzę, że strasznie chcą mnie śledzić tu. Może mnie teraz nie dorwą, jak tutaj sobie skręcę. O kurwa, w lewo. Chyba, że coś przypierdolę prędzej. Tutaj może mi się uda ich zgubić? Czy nie? Miejmy nadzieję, że mi się uda ich tutaj zgubić. Kurwa, i wyjeżdża kolejny radiowóz. Fuck police, fuck police. I teraz już nie wiem, gdzie im uciec. Nie mam pomysłu, zrobili na mnie kurwa taką obławę, że szok. Co ja mam zrobić? Tutaj są, tutaj są. Gdzie ja mam im kurwa uciec? Nie wiem. Spróbuję tu. Wypierdalać. Fuck me. Jak ten motor jeździ. Tutaj może gdzieś mi się uda im uciec. I kolejny radiowóz przede mną. Kurwa. Uda mi się zrobić coś takiego? Dobra, udało mi się zrobić coś takiego. Zniknę może im tutaj teraz. Dobra, tutaj gdzieś się muszę teraz przyczaić chwilę. Żeby mnie nie widzieli. I powinna być gitara. Znikąd chyba nie nadjeżdżają póki co. Dobra, udało się. Mamy to. Więc dwie misjeczki udało się machnąć. Co teraz? Dobra. Ale co, nic się mi teraz nie pojawi? Żadna misjeczka? To jadę sobie do domu. Spróbuję sobie zapisać grę. Może w międzyczasie mi się pojawi jakaś misjeczka, bo tutaj widzę, że Little Jacob się odezwał, ale na razie mi tylko coś tam powiedział, a nie powiedział, że jest jakaś misja, więc jadę do domu, zapiszę sobie grę. O, mamy, Mallory. Hej, Nico.
of him as soon as I saw him. I got someone else who might have some work for you. Elisabetta Torres. O, widzisz, kolejna postać. Dobra, dziękuję. Mamy Elizabeth, kolejna postać i moją pioseneczkę w radiu. Gdzieś w oddali płonie grill, bo my mamy boski chill. Dokładnie. Tutaj sobie skręcę, jedziemy poznać... O kurwa, wyskoczyło mi to auto tak nagle. Jak się tymi motorami tutaj dziwnie jeździ w ogóle w tej czwórce? Zresztą jak wszystkimi autami. Dobra, spróbujmy sobie jeszcze ogarnąć tutaj misyjeczkę od tej właśnie Elizabeth. Zobaczymy, co ona będzie miała nam tutaj do powiedzenia. Bo to już widzisz, kolejna persona tutaj do robienia misji. Irlandzkie szczęście. Więc sprawdźmy. Then that's what you're gonna get, and that's sure you. Oh, fucking punk. Oh, hey, como hey, estás? Hey, wait, espera. Jorge, he's with me. Liz, this is Nico, Roman's cousin. And Nico, this is Elisabetta. Hey. She's an old friend. She'll get you some work. Okay, thank you, mom. So, tough guy, you know about this business? I know about protection. What do you need? I need someone no one knows to oversee a deal I'm not sure about. Easy. I think it'll be a bit more taxing than hanging with Manny on the streets. Not so. For one, I won't have to listen to him talk. Oh. True! Hey, Nico, this is Patrick. Paki McCreary. All right. Hey. So... Paki is shopping, but I've never trusted the people he's buying off, and I can't, in good consciousness, help him unless he's got some extra insurance. You. And that's why you're the best, darling? Ah, maybe. All right, tough guy, let's do this. Sure. See you later, Nico. Goodbye. No dobra, czyli mamy misjeczkę ochrony transakcji, co? Zobaczymy, co to będzie. Będziemy mieli może teraz większe możliwości, jak się tutaj popiszemy. Będą wiedzieli, na co nas stać, będą wiedzieli, że można nam ufać, to wiesz. There's a rifle up on the roof of the place next door. You need to go up there and make sure nothing goes wrong. You'll see me and my boys show up in a bit. You're my guardian angel. You don't trust these guys you're doing the deal with. How come you trust me? You got a good look about you. And I'm lucky with my gut feelings. Wyglądasz porządnie. Bardzo przekonujący argument, że mordeczko, wyglądasz porządnie, to wiesz co, z tobą powinienem robić interesy. Jest tu jakiś radiowóz? Mam nadzieję, że nie, bo bym sobie pożyczył od ciebie tego zielonego autka. Elegancko, dzięki. Włączymy sobie teraz z powrotem swoje radio. Stacja niezależna. I jedziemy zobaczyć, co tutaj się będzie działo. Gdzie mam wejść na ten dach? Tutaj sobie muszę stanąć, na pewno. Oczywiście ta latarnia mi strasznie tutaj przeszkadzała, musiałem się jej pozbyć. Spadła mi jeszcze na auto. Wejdź na dach budynku i podnieś karabin wyborowy. Okej. To tak też właśnie zrobię. Kamizelki mi jeszcze zostało trochę. Chociaż tutaj pewnie akcji w zwarciu nie będzie. Znaczy face to face, więc się nie muszę co martwić za bardzo o kamizelkę. Dobra, jestem na dachu. Ua. Nowa broń. Karabin snajperski. Podejdź sobie teraz, widzę, do punktu. Okej, transakcja odbywa się tam na dole. Keep clear. No dobra. Zobaczmy, o co to kaman. Ja sobie od razu włożę tak. Kiedy kłócasz, celność broni wzrasta. Też dobrze wiedzieć. Tutaj jest ten ziomeczek, moi dwaj ziomeczkowie. A tamci są co? Podejrzani. Tego miałbym od razu na muszce w razie czego. Bo wygląda podejrzanie. Myszka do celowania. No tak myślałem, że myszką się celuje. Byłem w szoku. Rolką przybliżam i oddalam. Wiem wszystko. O, coś się nie dzieje.
Coś się złego zaczyna dziać. Cyk, o, nie trafiłem. Cyk, cyk. Nie trafiłem. O kurwa, przeładowanie. Wszyscy? Cyk, cyk. Ktoś tam jeszcze ma jakiś problem. Dwóch gości. Dobra, jeden załatwiony. Przeżył to. Zgiń, zgiń. Cyk, cyk. Dobra, nie zdążył nawet kutas odjechać. Wszyscy zdjęci? Czy ktoś jeszcze ma jakiś problem? Chyba wszyscy zdjęci. Dobra, 1500 wpadło. O kurwa, byłbym jeszcze spadł z budynku. No, to się cieszę, że masz dla mnie więcej roboty. Dla mnie, powiem ci, to brzmi jak komplement, że masz dla mnie więcej roboty, bo więcej zarobię. No co, wpadł kolejny tysiak. Więc co, cóż mi więcej trzeba do szczęścia? Chyba tylko sklep z amunicją, nie? Ale to... O, nawet trafiłem w dobre drzwi. Jest tu jakiś sklep z bronią? Jeszcze nie mam nic oznaczonego, żadnego sklepu z bronią, ani nie mam oznaczonego żadnego... Znaczy, żadnego sklepu z bronią nie mam oznaczonego jeszcze, ani żadnego sklepu w ogóle, żeby się przebrać. A nowe ciuszki pewnie też w Nowym Mieście będą. Jadę chyba w złą w ogóle stronę. Tak, dokładnie. No to co, jak już tak zacząłem robić te misjeczki, to skoczę sobie od razu do tej Mallory i wykonamy sobie jeszcze jedną misję. Do tego Bruce'ego to jeszcze wrócę. Dzwoni Roman. Chłopie. Okej, czyli jak będę miał czas, to mam wpaść do Romana sobie pooglądać telewizor, ale nie wiem, czy to mi się opłaca. Starci na proch. Brzmi ciekawie. Tutaj widzę, że dobra jumpreska się dzieje. Kolejny person do poznania. Czyżby to był ten z dodatku Typol, w którym będziemy grali? Ballada o geju Tonym? Bo były te dodatki epizodów w Liberty City, nie? Tak on wygląda jak jeden z tych motocyklistów, którym będziemy kierować w dodatkach. No to jedziemy. Bez pierdolenia się w tańcu, wbijamy się w kolejny transaction. Tym razem widzę, że mamy dopilnować, żeby transakcja heroiny dobiegła końca, żeby było dobrze. No to się pakujemy w auto i jedziemy. Będę chyba sobie musiał troszeczkę tą grę przyciszyć. Tu widzę, że był hammer, z którego mógłbym skorzystać, ale na szczęście miałem swoje auto już pod ręką. Nie zniknęło, o dziwo. Kurwa, nie mogę się stąd wydostać inaczej niż rozpierdalając wszystko po drodze, ale no cóż. Na szczęście za mandaty tutaj nie będę cierpiał i tak dalej, więc... Ty, ja mam tego flaka z przodu. Masakra, tego nie przewidziałem, że mam flaka z przodu. Dobra, trudno, może mi to nie utrudni za bardzo jazdy. No nocą to Liberty City wygląda ładnie, przynajmniej ma więcej kolorów niż w dzień. Myślałem, że to jest radiowóz i w radiowóz przypierdolę, ale na szczęście to nie jest radiowóz. Co, będę musiał przejechać przez bramki, czy co? Tak, chyba będę musiał przejechać przez bramki? Gdzie mi się wpierdalasz, Żydzie pieprzony?
kolejka jest. Dobra, dawaj tego piątala, wypieprzaj. No jejdże, kurwa mać. Jak mnie to denerwuje. Piątal wpadł. Ja mam już 11,5 tysiąca w ogóle. Także faktycznie pasowałoby zahaczyć sobie o jakiś sklep z amunicją i tak dalej. Ojej, to skręcanie jednak na tej flace jest ciężkie. Dobra, gdzie ja to mam dojechać? Wracam się do pierwszego miasta? Czy co? Tak, wracam się do pierwszego miasta, żeby dopilnować transakcji. A nie będą mnie chcieli tutaj zabić przypadkiem? Chociaż mogę się mylić, no nie wiem, jak tutaj działało, nie pamiętam. Chociaż nie, to chyba w GTA 5 było, jak się ukrywałeś, to cię chcieli zabić, jak wróciłeś do miasta, a tutaj chyba nie. Tutaj po prostu na nas chcą polować i tak dalej. Te auta, to ja nie wiem, co one to robią. Rozbijają się bardziej niż kurwa ja po tym świecie. Dobra, jedziemy do naszej transakcji, która jest gdzieś już tutaj w pobliżu. Zaraz bym sobie chyba auto wymienił. Mogłem sobie wziąć tego Hammera, jak tam był podstawiony. Gra wiedziała. Mogła mi dać znać. Ej, typie, masz rozjebane auto. Weź, wsiadaj sobie do nowego. Do tego, który masz podstawione. To nie. Podstawili mi z powrotem moje, rozbite. Dobra, gdzie ja się tutaj mam udać? Dosłownie tutaj po lewo. Stanąłem na środku drogi. Akcja będzie na trzecim piętrze, co? To samo to już mi mówi, że będzie się coś działo, bo... O, tutaj mamy szota. Może będzie mocniejszy. Nie wiem, zobaczymy. Zawsze to jakiś inny szocik, nie? Tu mamy pierwsze piętro. Tu mamy drugie piętro. O, jest nasz gość. Hey, you ready? Sure, let's do this. Nothing like selling some dope to let you know you're alive. Let's go. Yeah, let's do this. All right, come on. Dobra, no to do dzieła. Bez zbędnego pierdolenia. Hey, what's going on, guys? What's going on? Not much. Let's do this. You got the hair? O, ma kałacha. Mam nadzieję, że będę mógł sobie tego kałacha wziąć. Correct? You're carrying it, correct? I mean, it's a simple question. What's wrong with you? You're being fucking weird. Not weird, man. I just want to know if you're carrying the stuff, right? You ain't right, friend. No, come no, on, no, let's no. get out of here. LCPD! Freeze, motherfucker! I said freeze! Tak myślałem. Policja, co? Sprawdźmy sobie naszego nowego shota. Odklej się, kurwa! Dobra. Ten zdjęty. Tutaj jakiś gościu mi się jeszcze pojawił. Przed kamerą. Pozbieramy sobie ich broń. Ten miał też pistolet. Gdzie oni są? Gdzieś tu. To są antyterroryści, kurwa. Masakra. Antyterroryści. Nie zostawiaj Playboya za sobą. To Playboy, chodź. Gdzie ty jesteś, Playboy? Ruszysz się, czy co? Skurwy syn. Dobry jest ten szocik. Dobra, widzę, że Playboy teraz już się ruszył w końcu. Odsuń się! Playboy się w końcu ruszył, bo wcześniej był jakiś taki chyba zacięty. Miałeś mnie, a co zrobiłeś? Zginąłeś. Strasznie dużo amunicji wypada z nich, więc może bym sobie wziął faktycznie to, co oni mają. Tu widzę, że apteczka mi leży, jakby mi dali w dupę mocno. Ale widzę, że ich chyba w miarę łatwo koszę, co? Dobra, ci pokoszeni, ci pokoszeni. Tutaj jest co? Pancerz? Pancerz, tak. Dobra, ten jest... Kurwa, załatwiony, ale jakiś silny. Dobra, ten jest ścięty, ten jest ścięty. Okej. Okay. Pozbieramy sobie od razu amunicję, tak jak mówiłem. Bo amunicja ważna sprawa.
Dostał od razu w łeb. Tutaj mamy kolejnego shota. Ale tego shota sobie nie będę wymieniał, bo jest ten mój, jest dobry. Tutaj sobie tego od razu ściąłem. No to dobra, mamy dobrą naparzankę tu widzę od razu. Gdzie są ci antyterroryści? Tutaj nie ma nikogo. Czy ktoś tutaj mi jeszcze wyskoczy gdzieś? Tak, oczywiście, że tu jeszcze jeden wyskoczył. Dobra. Antyterroryści pokonani, co teraz? Playboyu! Zsiadamy, dawaj. Wezmę sobie, wymienię radio na stację niezależną. Zeskoczę sobie tutaj może, żeby mnie aż tak bardzo nie widzieli. Bo teraz chyba się troszeczkę delikatnie odciąłem od ich pola widzenia, co? Tak, chyba się odciąłem od ich pola widzenia, więc wjadę sobie tutaj. Kurwa, tam jest policja przede mną. Jest, dobra, udało się ich zgubić w miarę łatwo. Teraz tylko dotrzeć muszę do punktu, z którego go chyba zabrałem, co? Bo pewnie o to będzie chodziło Playboyowi, żebym go odstawił do domu, co? Aha, czyli robię z powrotem nawrotkę, kurwa, z miejsca tam, gdzie byłem. No dobra. To mogłem się już nie wracać tutaj do góry, tylko tą autostradą zawrócić do tyłu. Ale dobra. Całkiem była spoko naparzanka, muszę przyznać. Odcinek myślę, że udany, bo było, kurde, czyszczenie ulic z tym typolem murzynkiem, który kreuje się na rapera ulicznego i tak dalej, i tak dalej. Kazał nam dbać o kodeks uliczny, czyszcząc ulicę z dealerów. Oraz poznaliśmy Mallory? Czy nie, nie, ona się nie nazywa Mallory, tylko... No nie wiem, jak ona się nazywała, ta druga koleżanka, Faustyna? Nie, Faustyna to znowu był tamten. Mniejsza z tym, poznaliśmy dwójkę nowych ludzi, u których sobie zrobiłem po dwie misjeczki. Także myślę, że odcinek udany. Oddam sobie jeszcze tego typola właśnie z powrotem do domu. Czy tam do kryjówki, gdzie będzie chciał. Fuck, a myślałem, że przypierdolał ten radiowóz. I będę chyba kończył ten odcinek, bo nie ma też co przedłużać i tak dalej. Także dobra, dojeżdżam sobie na miejsce. Tutaj widzę, że zakorkowane strasznie, jak na Matecznym w Krakowie. Gdzie to ja cię mam dostarczyć, kolego? Co? Gdzie ty jest? Gdzie ty masz tą swoją kryjóweczkę, Playboyu? Czy ja będę musiał jeszcze jedno miasto przejechać, żeby cię odstawić z powrotem do domu, czy... Będzie to gdzieś w miarę tutaj... blisko. Strasznie się ślizga ten motor, jak nim próbujesz przyhamować, czy... Kurwa, czy coś! Ale na szczęście mnie nie ściga. To, tak jak mówiłem w którymś odcinku, to jest po prostu moja klątwa, że muszę przypierdolić w każdym odcinku w radiowóz, bo przecież nie byłbym sobą, nie? Także, no, odcinek zaliczony, bo przypierdoliłem w radiowóz, ale na szczęście, co o dziwo, jestem w szoku. Nie ściga mnie policja, nie? A już myślałem, że jak w nich uderzę, to mnie będą ścigać, co? Jestem o dziwo w szoku. Dobra, dostarczmy go sobie na miejsce. Już widzę, że kropeczka gdzieś tam przede mną migała prosto, no właśnie. Także elegancko. Syk. A do siebie do chaty go muszę odstawić, co? Lux. No i fajnie, i wpadły mi dwa tysiaczki i nowy kontakt do Playboya. A ja tak jak mówiłem, udało mi się wykonać dwie misjeczki u naszego kumpla rapera, który o Elizabeta. Tak jak mówiłem, dwie misjeczki wykonaliśmy u naszego kumpla rapera. Dwie misjeczki wykonaliśmy teraz u Elizabety. Także myślę, że odcinek udany. No i jeszcze tradycyjnie, żeby było, stało się zadość, przypierdoliłem sobie w radiowóz. Więc co? Ja jadę sobie zapisać gierkę i widzimy się w kolejnym odcineczku. Siemano! O, jeszcze dzwoni Roman.
I put the money into another captain. Family gets invited and up and runs. Next up, launching on the bar pack. I'll give you shares of me. Look her up. No i fajnie, czyli Romusiowi też się zaczyna powodzić w nowym mieście. Do zobaczenia w kolejnym odcineczku. Siemano!